Well, I had 2 hours of sleep. It's quite nice, but it's super early. Dzień dobry. Jedziemy. Jeszcze nie jesteśmy w Mediolanie, bo zaraz będziemy w dwójkę z Julką. Dojechałam z lotniska Bergamo, spałam się 2 godziny. Miałam lot o godzinie 6, a za jakieś 20 minut będzie już Julka, która przyjechała pociągiem z Curychu i spędziły tutaj wspaniałe 2 dni. I zabieramy was ze sobą, idziemy zaraz na pyszne śniadanko. Jest po prostu przepięknie. Nie nagrałam, przeuczę jeszcze raz. Zaraz zobaczymy, czy warto czekać 15 minut. Julia idzie na przeszpiegi. Nie jemy, robimy zdjęcia. Działa? Pa! Pa! I kto będzie pierwszy? Zobaczcie, jak fajnie mieszkamy. A w ogóle to jest tak słodko, czuję się jak mała Włoszka. Idziemy zwiedzać bar. Mediolańska przygoda zaczyna się dobre 10 metrów od naszej klatki. Damy wam znać, jak nam idzie. Awokado toast. Słuchajcie, miłe zaskoczenie, słomki są całkowicie biodegradowalne, papierowe. Jestem przeszczęśliwa. Cześć, nie mogę. Chyba jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Marzyłam o tym od tak dawna. Przepraszam. Właśnie wpadłam w panikę wszech czasów, krzycząc do Julki, że chyba zgubiłam aparat. Zresztą już krew mi odpłynęła i Julka zaczęła mnie nagrywać. To się nazywa Dobra Opera. Jesteśmy przy Teatrze La Scala. Zaraz skoczymy z drugiej strony. Personal videographer. Czekaj, typowe turystki dotarły do celu. Pani przewodnik? Właśnie na Piazza del Duomo, czyli na Placu Katedralnym, znajduje się przepiękna katedra w Mediolanie. To tyle, jeżeli chodzi o informacje przewodnicze. Natomiast ta galeria, mam zdaniem, wszystko wygrała. Jest bardziej monumentalna, ale wiem, jak jest przeciwna. Jest piękna. Idziemy o krok dalej i wchodzimy do środka. Julia zakłada swoją suknię ślubną, ponieważ ma odkryte nóżki i nie wolno tak chodzić. Teraz... W starym stylu. No pięknie. A to jest Timothée Chalamet. Przepraszam, ale musiałam zrobić. Chciałam powiedzieć, co są najpiękniejsze witraże, jakie w życiu widziałam zaraz po Julce. Pozuje, już wie. O, to my! A lot nicer than we expected, so I'm very grateful. Thank you.
Proszę Państwa, mam wrażenie, że w kółku zaczynam proszę Państwa, już mam tego tak dość, cały mój vlog uprzedni, nieważne. Jesteśmy w dzielnicy na Bili, ale to jest bardzo fajnie, nad kanałem, jest przepiękny zachód słońca, przestało padać i szukamy jakiegoś klimatycznego miejsca na kolację i celebrację awansu Julki. Co stajesz w Szwajcarii? Mogę zdradzić? Może zdradzić, to już zdradziłam. No, damy znać, jak będziemy jakieś fajne miejsce. To wygląda jest. Jeśli myślicie, że te lody są dla Julki, mylicie się. Są moje. Stało się coś, co mi się nigdy nie zdarza i jestem po prostu wstrząśnięta, bo poprowadziłam nas źle. Słyszycie ten dźwięk? Jest straszny. Poprowadziłam nas źle dookoła i wróciłyśmy w to samo miejsce i zorientowała się Julia. O dziwo. O dziwo, to się nie zdarza. Czy my nie wróciliśmy w to samo miejsce? Ja mówię, nie, wydaje mi się, że idziemy dobrze, ale sprawdzę. Okazało się, że w ogóle nie, żenujące. Więc wracamy. Słuchajcie, jadłam z jedną z najlepszych pizz w całym moim życiu. Pizza oczywiście w stylu neapolitańskim, była przepyszna. Pan zamiast sera zarzucił mi melanzane, bakłażany. Boże, taka jest to włoska poliglotka. I do tego była świeża bazylia i po prostu było bosko. A teraz rzuciłam się na wegańską w dużej części lodziarnię i były tam lody orzechowe, najlepsze w moim życiu. Oraz... Jeśli gapisz w telefon, jesteś typowym osobą z pokolenia Millennials ukośnik Z. Znaczy, w sumie to nie jestem pewna, które jest które. Y to Millennialsi, dajcie znać. W każdym razie gubię wątek, bo są jakieś ludzie. W każdym razie też były lody kokosowe, a teraz wracamy do domku. Jest za 29, więc jako, że jest sobota i mamy 22 lata, to postanowiłyśmy iść spać. A tak serio, to ja spałam, tak jak mówiłam wam wcześniej, 2 godziny, Julka raptem 3, więc mamy powód. To jest, słuchajcie, pałac Sforców. A to jest Julia, która wzięła swoją pizzę na wynos, bo jej nie zjadła. I idziemy już do domu, bo myślę, że zrobiłam dzisiaj 20 km i troszkę padam. A to jest bardzo syntetycznie, ale to się tędy nie przejdzie, wiesz? Zresztą, a czy możemy tak, to jest naokoło totalnie. O Boże, energia cię rozpiera. Przyjaźń jest tylko na... Hops! Taki malutki. A ja zaczynam mój dzień z codziennikiem. Część z was może już wie, o czym mówię. Ja w czasie rzeczywistym jeszcze wam nie zdradziłam, o co chodzi, więc odzywam się do was trochę z przeszłości. To jest notatnik do pracy nad sobą, twój notes, który codziennie zadaje ci pytanie, po to, abyś mogła poznać siebie lepiej i poczuć się szczęśliwsza. Jestem tak dumna z tego produktu, zostawiam wam wszystkie szczegóły w opisie. Trochę niewygodnie mi jest operować jedną ręką, ale... To jest po prostu piękne. Dzień dobry, to jest nowy dzień w Mediolanie. Julia? Cześć! Słuchajcie, ja nie wiem, czy może być bardziej włosko o poranku, ale jest wspaniale i wszędzie wegańskie croissanty, to jest życie. Dzień dobry! Jeszcze się dzisiaj nie pokazywałam. Słuchajcie, chcieliśmy oddać gdzieś moją walizkę, ale tylko przy dworcu centralnym są takie opcje, więc się troszeczkę włóczymy. Za nami, a czy przed nami, zaraz wam pokażę, mamy łuk triumfalny, tak go nazwałam. A teraz, o, jakieś panie sobie kręcą teledysk. A my idziemy do Chinatown, a potem oczywiście na jedzonko, bo croissant i zimna pizza nie wystarcza, ale jest przepięknie, jest cudownie, jest pogoda wspaniale. Jest śliczna. Cieplutko. W ogóle miało padać i miała być burza cały weekend. Ale ja oznaczam dobrą pogodę. Tak jak ostatnio w Zurychu, naprawdę. To jest taka mega nowoczesna okolica. Siedzę Portanowa, tak mi się wydaje. Tutaj fajnie idziemy w tamtą stronę, bo tam jest gdzieś bar na dachu. Słuchaj, myślę, że to jest miejsce, do którego chce przyjść każdy. Lubar, ktoś polecał. Czy będzie miejsce na dworze? O, bardzo... Nie, coś tam jest, zobacz. Jest ekstra! Za to kocham kraje południowe, naprawdę.
O ile się nie mylę, to jest Porta di Venezia. To jest taka okolica nowoczesno-biurowa. Julka idzie, bo idzie do wodopoju, słuchajcie. A teraz... To jest pionowy las, to się nazywa Bosco Verticale. I tutaj normalnie rosną drzewa. Chciałam powiedzieć, że miałam straszną historię, ponieważ idąc tutaj, żeby się położyć, wleciała mi pod między stopę, a ta osa i mnie uwędliła w pszczoły. W stopę. Uwędliła mi się osa. I po jakichś 5 minutach przestało mnie boleć. Koniec mojej historii, teraz leżymy i odpoczywamy. Pozdrawiam wszystkich. Sam, że mało ciebie i mało w ogóle vlogowania i ja mam złe światło, więc ty powiesz, gdzie jesteśmy. Nad tobą jest napis Markhe. I wygląda super. I ludzie weszli jak na mszę. Tak. A tutaj Państwo i mają wegańską. Ja sobie dam radę! Słuchajcie, pizza była bardzo dobra, mają zawsze wegański smak, ale nie mogłabym trochę nie pomarudzić, w ogóle rozwaliła mi się torba, więc mam tutaj ją związaną. Muszę pomarudzić, że jednak nie ma jak sos pomidorowy, wolę zjeść zwykłą marinarę, tak jak wczoraj z jakimś warzywkiem, aniżeli jakieś takie dziwne twory. To był jakiś taki spód z cukinii, a ja też za cukinią jakoś tak mega, no nie wiem, trochę muszę pomarudzić. Bo się tak najem w knajpach w Szwajcarii. No słuchajcie, jest 20:30 i my jedziemy na Flixbusa, także tutaj się teraz kończy vlog, ale jeszcze się może z wami pożegnamy. Mam walizkę, więc jestem troszeczkę ograniczona. Proszę cię bardzo. Ale powiedziałam mi też, że muszę zjeść loda, więc jeszcze idziemy ogarnąć tutaj jakiegoś, marzę mi się nawet czekoladowy, no. No dobrze. Por favore. Grazie mille. Prego, prego. Julia è una donna molto bena. Nie znam więcej przymiotników, więc może być tylko bena. Nie jesteś bena. Boże, Boże, co się dzieje? Priorytety są wtedy, jak wybierasz lody zamiast metra z wyprzedzeniem. Pozdrawiam. Chcemy się pożegnać. Właśnie przeżyłyśmy koszmar, ponieważ strasznie zjadł nas jakiś, nie wiem, rój komarów przez dobre 5 minut takiego intensywnego gryzienia. A myślę, że to jest wybielanym i z tym drugim dziękuję za oglądanie.